Witamy w kolejnym odcinku podcastu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mamy Zielone Pojęcie. Dziś porozmawiamy o życiu z wielkim bratem, czyli o tym, czy i jak zbiera się dane o nas, a raczej jak dużo się tych danych zbiera i po co, kto się zbiera i jak wykorzystuje. Moimi gośćmi są naukowcy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, profesor Witold Rom oraz dr Kamil Smolak. Panowie! Filmy science fiction, raport mniejszości, Matrix, ale też Big Short, czyli opowieść o analitykach giełdowych, którzy przewidzieli kryzys finansowy, wzbogacając się przy tym całkiem pokaźnie. To tylko niektóre filmy dotykające problemu gromadzenia danych. Problemu, o którym dyskutuje się od lat nie tylko w filmach. Jedni nazywają to Big Date, inni nielegalną inwigilacją. Faktem jest, że telefon komórkowy i przeglądarka internetowa. Dostarczają sporo informacji o użytkowniku. Kto i po co zbiera te dane? To może chyba trzeba powiedzieć wprost, że dane to teraz jest nowa ropa naftowa i to jest coś, co napędza nowoczesną gospodarkę. No To jest oczywiste ropę wydobywa się po to, żeby na niej zarabiać, żeby no, dawać napęd gospodarki i energię tanią produkować. No to jest wydaje mi się, podobne. Czyli kto ma informację, ten ma władzę, tak? Ma pieniądze. Kto ma dane i ma dostęp do danych, wie co z nimi zrobić, ten może na tym dużo zarobić. Dzięki temu powstają produkty, na które jest zapotrzebowanie na rynku i które można sprzedać za niezłe pieniądze. A gdzie jest ta granica pomiędzy taką już inwigilacją, a takimi danymi, które rzeczywiście mogą służyć do jakichś określonych celów? Finansowych, nie wiem, gospodarczych. Myślę, że ta granica dla każdego będzie nieco inna. To zależy od tego, w którym miejscu się znajdujemy. Czy jesteśmy w posiadaniu tych danych, czy my jesteśmy dostarczycielami tych danych, więc to jest pytanie znacznie głębsze, na którym myślę, że to jest już mocno w sferze etyki leży, tam gdzie to miejsce, w którym powinniśmy ustalić granicę, gdzie się, gdzie się zaczyna inwigilacja, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy się korzyść, którą możemy odnieść z tego, że takie dane są u nas zgromadzone. No, moglibyśmy sobie na to pytanie chyba odpowiedzieć trochę odwracając je, znaczy zastanowić się, a co by się stało, gdybyśmy takich danych nie mieli. Tak? Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Telefon służy do dzwonienia. Była kiedyś taka sytuacja. Była telefon taka... kiedyś służył do dzwonienia. Dokładnie tak. I teraz, jaki jest zysk z tego, że telefon nie służy już tylko do dzwonienia, albo mało kto używa telefonu tylko do dzwonienia i zastanowić się, co dzięki temu można było osiągnąć. No i tutaj, nie wiem, dla mnie takim koronnym przykładem tego, jak tego typu dane mogą pomóc, to jest walka z covidem. Bo w takich zaawansowanych obywatelsko społeczeństwach, gdzie te dane można było wykorzystywać do ochrony obywateli, i nadal jest to robione na przykład w Japonii, to dzięki temu, że każdy ma telefon, to można było śledzić kontakty między ludźmi i ostrzegać tych, którzy ewentualnie mogą być zakażeni. Jeśli telefon służyłby tylko do dzwonienia, to tego by nie było, nie można było odrobić. A, chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że nawet w tym przypadku, w przypadku tych e, śledzenia kontaktów covidowych, e, przynajmniej w Unii Europejskiej i w przytoczonej Japonii również, e, to nie jest obowiązkowe. To znaczy, każda osoba mogła zrezygnować z tego e, śledzenia swoich kontaktów, bo pojawiły się właśnie już w tym, na tym etapie, mimo tego, że to jest mm. wyraźna korzyść. E, pojawiły się k, kontrowersje związane z inwigilacją i ochroną prywatności. Dlatego też pojawiła się, pojawiło się rozporządzenie Unii Europejskiej, które po, zaznaczało wyraźnie, że to nie powinno być obowiązkowe i każda osoba ma prawo zrezygnować z tej usługi bez bycia wykluczoną i, i um, w, jakąś, w jakiś sposób nie tracąc żadnych e, przywilejów e, związanych z tym, że tych, że nie chce, po że po nie chce tak. No, ale nie zawsze jest taka sytuacja, że możemy, że tak powiem, odhaczyć sobie, że nie chcemy. Mając w ręku ten telefon komórkowy, który, jak już ustaliliśmy, nie służy do dzwonienia, tylko, czy też przeglądając w internecie jakiekolwiek treści, nawet jeśli nie chcemy, czy też nikt nas nie pyta, i tak dostarczamy o sobie wielu informacji, które ktoś potem zbiera. Zbiera, przypuszczam, że w tym przypadku w celach handlowych. I teraz jest tak. Jednemu Jeden akceptuje to, że e, przeglądarka internetowa podpowiada mu, co on lubi, co chce kupić, e, co chce oglądać, ale in, inni uważają, że to już jest infigilacja. Czy taki przeciętny kowalski może teoretycznie e, zrobić coś, żeby w żaden sposób. E, czy inaczej. Czy Korzystając z telefonu i z laptopa, jesteśmy w stanie jakby ograniczyć zbieranie tych treści? Jesteśmy, na pewno jesteśmy w stanie to ograniczyć, bo chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że nie możemy, że jakby musimy się zgadzać na to, żeby te dane były od nas zbierane, tylko to jest bardzo skomplikowany system, który generalnie, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się w w którym miejscu i jakie dane są od nas zbierane, to nie starczyłoby nam na to po prostu czasu. Są badania, które określiły, że przeciętnie musielibyśmy poświęcić codziennie w naszym życiu 45 minut na czytanie treści umów i regulaminów. Aplikacji, z których korzystamy, których instalujemy w naszych smartfonach, żeby wiedzieć, czy chcemy się na to zgodzić i czy jakie dane są o nas zbierane. Kiedy instalujemy aplikacje na przykład na smartfonie z Androidem albo z iOS-em, czyli korzystamy z tego sklepu, już te sklepy są zarządzane przez wielkie korporacje i one. Muszą podążać za prawami, które obowiązują w danym miejscu na świecie. W, w Polsce, w Unii Europejskiej jest to znane nam RODO. I zasadą podstawową RODO jest to, że jedyne przetwarzanie informacji, jakie może się odbywać na nasz temat, musi być za naszą zgodą. Z tym, że jest to w ten sposób ujęte w tych e, w sklepach e, z aplikacjami, że wyświetla nam się długi regulamin, mhm. w którym jest napisane, co będą o nas zbierać e, te aplikacje. Ten regulamin ma kilkadziesiąt stron. My go nie czytamy? My go nie czytamy, nie akceptujemy go, nie czyta. go. tak. I w ten sposób wyrażamy zgodę, więc wszystko odbywa się zgodnie z RODO, i te dane są u nas e, po prostu e, gromadzone. Tak? Czyli sami się godzimy na taką trochę inwigilację. Tak, po prostu znaczy, instalując te chyba aplikacje, sprzedajemy naszą prywatność za wygodę. No tak, tak to chyba trzeba nazwać, no bo te wszystkie aplikacje e, mają na celu w, w czymś nam pomóc, w czymś nas wyręczyć, coś nam ułatwić. No ale to jeśli nam coś ułatwią, no to też za, coś za nie musimy zapłacić. One niby są za darmo, ale tak naprawdę nie są za darmo. Tak? Mhm. Ale to są aplikacje i to są ułatwienia jakby takie dotyczące konkretnej osoby, ale te wszystkie zbiory danych pomagają też w takim lepszym życiu. Inteligentne miasta które są, nie wiem, zarządzane, w którym te dane pomagają w zarządzaniu ruchem drogowym czy komunikacją miejską. To jakby jeden z niewielu przykładów, ale dane lokalizacyjne z telefonów komórkowych pewnie służą wielu innym rzeczom. Gdyby panowie mogli coś na ten temat powiedzieć. Tak, myślę, że to jest y, dobra uwaga, właśnie, że też za bardzo skupiamy się jedynie na negatywnych aspektach e, gromadzenia danych lokalizacyjnych o nas, e, często zapominając o tym, ile korzyści to może nam dać. Więc, e, e, tak jak już e, mówiliśmy, właśnie, m, też m, może to e, pomóc nam w, w optymalizacji ruchu drogowego w mieście, tworzenia inteligentnego miasta, e, chociażby Korzystamy z tego na co dzień, jeśli tylko korzystamy chociażby z map Google, to faktycznie e, widzimy, czy obecnie na autostradzie jest korek, czy warto jechać tą autostradą, czy jest obecnie e, duży ruch na basenie we Wrocławiu. To są informacje, które są gromadzone z obliczane z danych lokalizacyjnych i no, ja przynajmniej bardzo chętnie korzystam z tych informacji. I nie mam za złe tej aplikacją, że zbierają mnie te informacje, bo z tego po prostu korzystam. Po prostu niektóre aplikacje trochę przekraczają, a powiedzmy, tą granicę, którą, którą e, danych, których powinni zbierać, bo jeśli chcemy na przykład e, Mieć, dostać informacje o pogodzie w naszej lokalizacji, a przemieszczamy się ciągle, więc nie będziemy zmieniać tej lokalizacji w wyszukiwarce, tylko chcielibyśmy, żeby jakiś widżet pokazywał nam naszą lokalizację. To często wystarczy nam lokalizacja, nazwa miasta, a często te aplikacje zbierają znacznie bardziej dokładne informacje. Ale wracając do tego, jakie są korzyści, no to. E Poza, poza takimi już powszechnie używanymi na co dzień zastosowaniami, jak właśnie te korki, to mamy też teraz, ostatnio pojawił się temat epidemiologii, czyli właśnie czy to śledzenia kontaktów pomiędzy użytkownikami, żeby sprawdzić, czy byliśmy narażeni na zarażenie się koronawirusem. Ale też znacznie bardziej rozbudowane modele epidemiologiczne e, można zbudować na podstawie tych danych lokalizacyjnych poprzez modelowanie e, ruchu miasta, modelowanie mobilności ludzi w mieście, czyli tworzenie skomplikowanego i złożonego systemu, który e, symuluje, zasadniczo tworzy takiego wirtualnego bliźniaka miasta, e, i pozwala to nam właśnie na to, żeby chociażby zasymulować czy to obecną pandemię, czy tam, nazwijmy ją poprzednią pandemię, czy też przyszłe, jakieś sytuacje, które się pojawią, bo takie sytuacje będą się na pewno powtarzać. Um, bardzo szeroko wykorzystywanym zastosowaniem tych danych jest, no jest przede wszystkim geomarketing, to jest chyba najbardziej w tym momencie rozbudowana działka. Co to znaczy geomarketing? To jest, to jest dopasywanie reklam, a do użytkownika na podstawie jego lokalizacji e, tych miejsc, które odwiedza. Po tym można wywnioskować profil tej osoby, czyli osoby są profilowane a, i na tej podstawie dobierane są im e, odpowiednie Ale reklamy. Ale że Pan doktor to, co Pan mówi. Tak. Odwiedzamy jakieś miejsce, jesteśmy profilowani i podpowiadane są na kolejne miejsca i jakby dziwi Panów to takie trochę oburzenie ja wiem, że my się na to godzimy. Mhm. To znaczy, ja nie wiem, że się na to godzę. Znaczy, mając włączoną lokalizację, rozumiem, mhm. to, że włączyłam lokalizację, już jest zgodą na to, że ktoś zbiera o mnie dane. Że tu byłam zjeść na obiad w tej restauracji, potem byłam na zakupach, potem nie wiem, pojechałam pociągiem, o tej godzinie wróciłam do domu. Mhm. Mhm. Znaczy, to jest akurat to, czy jesteśmy śledzeni, czy nie. To i tak tu poproszę. Po, po może kolego o podanie konkretnej cyfry, ale myślę, że 95% mobilności ludzi jest absolutnie przewidywalne. No, coś koło tego, bliżej 90%. Około 90%, więc czy nas śledzą, czy nie, to i tak 90% naszej mobilności jest absolutnie przewidywalne. Co to znaczy, panie profesorze, przewidywalne? Jak, jak można przewidzieć moją mobilność? No to może tutaj pan <noise> doktor, który właśnie tydzień temu od, na ten temat obronił doktorat. No może zgłębiając nieco problem od strony. Statystycznej, ale no, no, to, to jest jakby temat doktoratu, który właśnie pan e, Kamil go obronił. E, no, no, no opowie, jak to jest możliwe. Mhm. Więc nasza mobilność, codzienna mobilność jest regularna i te regularne wzorce ruchu, nazywam je wzorcami ruchu, one powtarzają się w pewnych kombinacjach. E, Prawie każdy, no, dużo osób, przynajmniej codziennie, pod, porusza się z domu, który jest stałą lokalizacją do pracy, która jest stałą lokalizacją w większości przypadków. E, czyli mamy taką rutynę życia i ta rutyna życia, e, która jest przewidywalna w, w dużym stopniu, bo, jest, bo skoro się powtarza, to możemy się nauczyć tych wzorców, stanowi właśnie około 90%. Naszej codziennej mobilności. To znaczy, że 10% naszego ruchu to są wizytacje w nowych miejscach, jakaś eksploracja nowych lokacji. Nieprzewidywalność. To, tak? nieprzewidywalność, taka, nieprzewidywalność, to jest, nieprzewidywalność, to jest Smutne, smutne, <grym> to pokazują badania. To jest ciekawe, bo e, jakiś czas temu czytaliśmy artykuł właśnie o, e, o tym, czy tak samo nieprzewidywalne są ruchy ludzi w San Francisco, w Moskwie, w, w Pekinie i nie wiem, w Sydney. Teraz strzelam z tymi miastami, ale generalnie mhm. chodziło o to różne kultury, różne miasta. I okazuje się, że te sprawa mobilności w każdym państwie, w każdym mieście są dokładnie takie same, więc to jest jakby natura samych ludzi, że no mają trzy, dwie główne lokalizacje plus trzecią, która się od czasu do czasu zmienia i takim rytmem podążamy. Więc oskarżanie Google o to, że odkrył, jak jak funkcjonują ludzie, jest trochę niepoważny. Nie na zakupy. Nie jest trochę niepoważny, no bo tej spontaniczności wbrew pozorom jest dosyć niewiele. Jak mhm. Zresztą też są takie prace, które pozwalają moderować tą spontaniczność, bo ona też jest nie jest tylko taka nie, stochastyczna. Nie, 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 to już tutaj romantycznie. niech tak. spontaniczność będzie spontaniczna. <laughs> nie modelujmy jej. Ale jeżeli mówimy o tym pozycjonowaniu telefonów komórkowych, to jakby jest wiele, wiele głosów, które mówią o tym, że warto rozwijać tę technologię mhm. dla tak zwanych miast przyszłości. Czyli co my jeszcze możemy osiągnąć dzięki temu za lat nie wiem, 20, 50? Jak daleko to może pójść? Generalnie w Przynajmniej w, w tym momencie, w analizie mobilności ludzi są dwa, dwa główne zadania. Jedno to jest przewidywanie przyszłej lokalizacji, którą osoba odwiedzi, a drugie to jest modelowanie takie globalne ruchu i największa tak naprawdę nadzieja jest w tym modelowaniu, czyli tworzeniu tego wirtualnego bliźniaka miasta. Wcześniej wspominałem, że to może pomóc w epidemiologii, ale też właśnie w opracowywaniu planu, planów przestrzennych, symulowania tego, jak na przykład budowa nowego osiedla wpłynie na... na nie ruchu. budowa tego osiedla właśnie tak. tam. Mhm. A, a znamy chociażby tutaj z Wrocławia na pewno ktoś jest, każdy jest w stanie przytoczyć przykład, kiedy wybudowane osiedle na przedmieściach wpłynęło znacznie na infrastrukturę drogową, więc... Co może nam to dać? To myślę przede wszystkim, że zwiększyć jakość życia w miastach, bo jakość życia w miastach determinowana jest między innymi przez to, ile czasu spędzamy w korkach, jak zanieczyszczone jest mhm. powietrze, co też jest mocno związane z tymi korkami, czy mamy dostęp do zieleni, moglibyśmy wyobrazić sobie zastosowanie, w którym modelujemy, modelujemy miasto i ustalamy najlepszą lokalizację dla jakiegoś terenów zielonych, dla ludzi, czy E, m, też m, mogłyby te modele pomóc w lepszym zaplanowaniu infrastruktury, transportu miejskiego, czyli generalnie, tak jak mówię, zwiększenie jakości życia. Ale też w takich y, wymiernych oszczędnościach, na przykład? Nie wiem, na oświetleniu, na... Y, czy to w ogóle jest, jest brane pod uwagę? E, Robiliśmy taką pracę też e, parę lat temu, gdzie e, przewidywaliśmy zapotrzebowanie na wodę mm -hmm. w miastach i te korzystaliśmy właśnie z modeli mobilności, e, żeby poprawić przewidywania e, tego zapotrzebowania na wodę, no bo w momencie, kiedy e, mamy jakiś obszar mieszkalny albo gdzie są jakieś biurowce i e, lokalny przedsiębiorca pompuje wodę do rur i ta woda jest nieodbierana, to zwiększa ciśnienie w rurach i naraża ją na awarie, na pęknięcia, na wylania tych no, wody. I zużywa więcej prądu, i, i jednocześnie są usterki, które też nas kosztują. Więc e, patrząc, chcieliśmy sprawdzić, czy e, modelując to, gdzie będą ludzie w tym czasie, w danym dniu tygodnia, w danej godzinie, czy to może nam pomóc w przewidywaniu tego, jakie zapotrzebowanie na wodę będzie. I tak w rzeczywistości jest, to pomaga, czyli możemy dzięki temu podpowiedzieć lokalnemu zarządcy infrastruktury wodnej, ile wody powinien w danych godzinach do jakich sektorów miasta pompować, dzięki temu ograniczając jego koszty i to są wymierne koszty w dziesiątkach, setkach milionów, zależy od wielkości miasta. I to również dotyczy się innych mediów, takich jak prąd, gaz, ciepło czy wywóz śmieci. Mhm. Wszędzie no tak, w tej... To są wszystko takie sieciowe rozwiązania, które działają w zasadzie na, 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 na bazie pewnego schematu, że nie wiem, zmieszane zawsze są co środy, a tam mm -hmm. tworzywa to tam dwa razy w tygodniu, poniedziałek i piątek. No ale to nie jest optymalizowane pod kątem tego, ile tych śmieci tam jest. No tylko po prostu to jest schemat taki. Jest schemat, który te, te przedsiębiorstwa no, w jakiś sposób wykorzystują. Natomiast to, to co e, pan Kamil mówił na temat. E, tego bliźniaka, to ja chciałbym powiedzieć, że to też jest kolejna, kolejny element, do którego też trochę przyłożyliśmy się tutaj na Uniwersytecie, mm -hmm. to jest modelowanie mobilności zwierząt. I jakby według mnie to też jest element, który mógłby razem tworzyć takie modele mobilno mobilności nie tylko ludzi, ale też zwierząt, bo ta interakcja pomiędzy, pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Szczególnie w zakresie tam ochrony, um, wykorzystania nowych terenów pod jakieś inwestycje, no jest bardzo istotna. Te, 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 te zwierzęta też mogą być wektorami przenoszenia chorób. To mhm. też jest element, który wymaga uwagi, e, jakie interakcje powodują między zwierzętami a ludźmi, powodują przenoszenie się chorób takich od zwierzęcych na, na ludzi. Także te, te modele mobilności mogłyby się też rozwijać w zakresie takiej wspólnej mobilności i ludzi i zwierząt, bo takie prace no, są też bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o modelowanie mobilności zwierząt. Zaawansowane są, jeśli chodzi o modelowanie mobilności ludzi, ale razem nie ma za bardzo takich prac, które by pokazywały, co się dzieje w, na, na, na zasadzie interakcji. To jest ciekawe. Ale wróćmy do. Inwigilacji, czy też do tej gorszej, jakby, strony zbierania danych. No bo o tym słyszymy codziennie, co, co róż wybuchają jakieś, mówiąc kolokwialnie, afery wynikające z programami, które infekują telefony i zbierają z nich wszystko, dosłownie wszystko, czy też głośne sprawy dotyczące aplikacji do rozpoznawania twarzy. I tak jak ja rozumiem, że te narzędzia powstały, z myślą o tym, żeby pomagać służbom, nie wiem, łapać czy znaczy zatrzymywać terrorystów czy przestępców, to pokusa, żeby wykorzystywać je o wiele szerzej nie tylko na terrorystów i przestępców, ale na szarych obywateli, jest duża. No i niestety myślę, że tej pokusie wiele służb ulega. I w efekcie nikt z nas nie może się czuć anonimowo. I tu chciałam zapytać y, pana profesora, y, czy etyka nadąża za rozwojem technologii. I jak na takie wykorzystywanie danych, y, no, jakby nie patrząc, no, to nie powstało na podstawie naukowych badań i tak dalej, patrzą naukowcy? Mhm. E, to moje podejście jest takie, że nie możemy. To jest w zasadzie przeciwskuteczne zabranie rozwinięcia technologii tylko dlatego, że nie jest etyczna, bo to zastosowanie nie jest etyczne. Mhm. Sama technologia jest etycznie w zasadzie obojętna. Tu mówimy o technikach przetwarzania obrazu, mhm. technikach rozpoznawania jakichś elementów na, na obrazie. To w fotogrametrii um, takie techniki są wykorzystywane do tego, żeby połączyć ze sobą dwa zdjęcia, które są na przykład z budynku. Tak? Mhm. Bardzo podobna technologia jest wykorzystywana do rozpoznawania twarzy albo budowy modeli 3D. To, to nie możemy mówić, że technologia nie jest etyczna albo jest etyczna. To, Człowiek? To wykorzystywanie tej technologii jest albo nie jest etyczne. I teraz postawienie granic do rozwoju technologii ja uważam, że jest przeciwskuteczne. Natomiast można postawić granice w wykorzystywaniu tej technologii. I wy, by, rolą społeczeństwa obywatelskiego. Demokracji liberalnej jest to, żeby bronić obywateli przed wykorzystywaniem tej technologii w sposób niezgodny z interesami tego społeczeństwa. Nie władzy, nie jakiejś grupy ludzi, nie ustroju, który jakoś tam działa, tylko um, tak, żeby to było zgodne z no, interesami tego społeczeństwa. I teraz, jak zdefiniować te interesy, to jest bardzo trudne, bo zaczynamy się wtedy poruszać w kwestii bardziej etycznej, a nie technologicznej. I chyba o tej etycznej części jako um, naukowcy reprezentujący dyscyplinę um, inżynierii lądowej i transport niewiele mamy do powiedzenia. Możemy rozmawiać o technologii, natomiast o etyce mnie przynajmniej będzie trudno. Nie wiem, czy kolega chciałby coś hmm. Nie wiem, to jest, jeśli chodzi o etykę w tych badaniach, to jeśli to jest element wniosku grantowego, który piszę, to zawsze staram się go jak najkrócej objąć i najszybciej pominąć, bo jest tak, że, jest ten problem związany z tym, że etyka powstrzymuje rozwój tych technologii i chociażby my tu w badaniach mieliśmy problem z dostaniem się do danych, co tak naprawdę opóźniło nasze nasze prace, nasze o rezultaty od trzy lata. o tak powiedzmy o trzy lata A to były jakieś dane wrażliwe? To były lokalizacje z telefonii komórkowej i nie mogliśmy, że tak powiem, przez długi czas położyć rąk na tych, na tych danych, czyli nie mogliśmy po prostu ich wykorzystać, bo właśnie rozbijało się to bardzo długo o kwestie etyczne. Choć nie mamy, zapewniam, że nie mamy złych, złych mhm. zamiarów i nie zamierzamy śledzić ludzi, a jedynie chcemy stworzyć rozwiązania, które po prostu mhm. pozwolą nam na lepsze jutro. Mhm. Ale idąc w tym kierunku, i e, już pójdźmy tak bardzo hardkorowo, e, Chiny, mhm. e, które śledzą. Państwo śledzi każdego chyba przez 24 godziny, mało tego, nie tylko państwo, ale obywatel śledzi swojego sąsiada, yy, i jakby sły, słynny program, yy, bystre oczy. I hasło akcji, które brzmiało pilot w ręku, bezpieczeństwo w sercu, czyli polegało to na tym, że mamy dostęp do e, kamer z monitoringu i kamer, które są wszędzie, i w momencie, kiedy widzimy, że ktoś łamie e, prawo, naciskamy na pilocie jakiś tam przycisk, to się rejestruje, policja od razu ma te dane. E, i ja rozumiem, że e, w Europie, w Polsce w ogóle takie sytuacje e, są niemożliwe. Mhm. Generalnie myślę, że mamy trochę szczęścia tym, że jesteśmy w Europie i że obejmuje nas RODO, które wprowadzone było dyrektywą Unii Europejskiej, bo to jest jedyna tego typu. E, ustawa jedyne tego typu prawo e, na świecie, które tak mocno już rozgranicza, gdzie, się, gdzie jest prywatność i co należy zrobić, żeby móc przetwarzać te dane. Przede wszystkim podstawą jest RODO to, że musi być zgoda użytkownika końcowego, czyli nas, żeby przekształcać, żeby prziczać, e, prze e, żeby te dane e, e, wykorzystywać do jakichś celów. Jest tylko jedno Jedna furtka w tych, w tych dyrektywach, która mówi, że mogą być te dane przetwarzane, bez naszej zgody, jeśli jest to sprawa bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście dyrektywa jest tylko dyrektywą, która musi mieć odzwierciedlenie w prawie krajowym, narodowym i w Polsce mamy to sprawo o telekomunikacji. I tam e, dokładnie zdefiniowane jest tylko to, jak te dane są wykorzystywane, kiedy dzwonimy na numer alarmowy, bo to jest kolejne e, pozytywne na pewno wykorzystanie danych lokalizacyjnych. Więc u, u nas w ustawodawstwie jest bardzo dokładnie zdefiniowane, jakie dane i w jaki sposób mają być przesyłane do służb ratunkowych, żeby zlokalizować osobę dzwoniącą. E, natomiast w ustawie jest napisane dość ogólnie i e, nie ma rozporządzenia, które to dokładnie definiuje. E, ta ustawa mówi, że służby porządku które mają nieść pomoc obywatelom, mogą wykorzystać informacje, dane lokalizacyjne i pobrać te dane lokalizacyjne od operatora telefonii komórkowej, jeśli to ma zwiększyć efektywność działania służb. I to jest bardzo e, ogólne stwierdzenie, które niedoprecyzowane może prowadzić do. Furtka taka. Tak, Do nadużyć. Więc ale jest teraz nowa dyrektywa Unii Europejskiej w drodze. On już od paru lat trochę jej wyjście na światło dzienne zostało opóźnione z powodu pandemii. Nazywa się e-Privacy. Ona ma już swoją wersję z 2002 roku, ale jak wiemy, wiele się zmieniło od 2002 roku, chociażby nie było wtedy smartfonów. I e, nadal na nią czekamy, i ta dyrektywa już dokładniej określa, jak dane mogą być wykorzystywane. To znaczy jest napisana, myślę, dość rozsądnie, bo e, wyraźnie zaznacza, że wszystkie e, zastosowanie danych lokalizacyjnych do celów, które mają stworzyć narzędzia poprawiające jakość życia. E, właśnie jak te modele epidemiologiczne czy modele transportu miejskiego powinny być dopuszczone do e, opracowania. Oczywiście jest tam bardzo dużo obostrzeń związanych z tym, że musi być przydzielony specjalny kurator danych, osoba, która to nadzoruje, te, jak te dane są wykorzystywane, ale zabrania ta dyrektywa przede wszystkim wykorzystywania tych danych do celów takich właśnie jak marketing e, czy e, e, w taki sposób, jak to jest teraz. Czyli skończy się na przykład to, że my nie wiemy skąd jakaś firma ma nasz numer telefonu, i odbieramy ciągle jakieś telefony z propozycjami, czy to nie wiem, jakiś. Pokazów, garnków, że tak, tak powiem, czy też innych rzeczy. No bo jakby nikt z nas przecież nie daje tym firmom naszych telefonów. Ktoś wie nie dość, jaki mamy telefon, numer telefonu, jak się nazywamy, to jeszcze gdzie mieszkamy bardzo często. Więc jak to się panowie dzieje, że te firmy to wiedzą? No właśnie, no to, jest, to jest coś, co ta nowa dyrektywa ma rozwiązać. Właśnie to jest jeden z tych problemów. To więc to jest dobra uwaga, bo właśnie w tym, w tym zakresie ona ma działać. Jak to się dzieje? Trudno powiedzieć. To chyba tak jak Pan Profesor powiedział, po prostu to, jest, to są pieniądze, prawda? Ktoś komuś, ale to można powiedzieć, że ktoś komuś zwyczajnie sprzedaje nasze dane? To całkiem możliwe. Po prostu. Wypełniamy bardzo dużo różnych dokumentów, różnych druków, w różnych formach, bardziej lub mniej zabezpieczone. No i przypuszczam, że no, tym słabym ogniwkiem, ogniwem często bywa człowiek. Mhm. po prostu dla konkretnego zysku można takie, można, no nie można ale pewnie niektórzy sprzedają po prostu, więc no ja, tak, to mnie też dzwonią tylko, że osoba, która tak samo się nazywa jak ja mieszka w Radomie, i głównie z Radomia dostaje takie telefony więc dopasowali imię i nazwisko do telefonu osoby, która gdzie indziej mieszka więc chyba bez geolokalizacji <grym> czyli nie są jeszcze tacy <grym> może w tych danych tego nie było to wyjaśnia, dlaczego dostaje telefony z Kielc. <laughs> no właśnie. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego wątku dotyczącego Chin mm -hmm. i porównać to zachowanie do tego, co jest na przykład dostępne w Norwegii. W Norwegii zarobki wszystkich ludzi są dostępne, jawne i każdy może sobie sprawdzić, ile zarabia sąsiad. Dla nas nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Tam jest powszechnie akceptowalną praktyką i dostępną informacją. Teraz to jest dokładnie to samo, o czym mówiłem na początku, że to nie jest ważne, jaka jest technologia, ważne jak będziemy z niej korzystać, bo oczywiście możemy przeglądnąć nawet w sposób automatyczny zarobki wszystkich osób w dzielnicy, wybrać tą, która jest najbogatsza i spróbować, no nie wiem, coś od tej akurat osoby uzyskać albo, mhm. albo nie. tak? Natomiast e, Wyobrażam sobie, że tego nikt w Norwegii nie robi, bo to nie po to są te informacje i nie do tego służy budowa takiego zaufania społecznego. W Chinach taki element kontroli wzajemnej społecznej jest rozwija, rozwinięty od, mhm. obawiam się, 80 lat. Dlaczego oni się na to godzą i nie widzą w tym nic? Dla, złego, dla nich to jest coś zupełnie naturalnego, że imigracja nie tylko przez służby, ale też przez sąsiadów jest zupełnie naturalna. I mm, dla nas znowu nie do pomyślenia. Natomiast to, to, to według mnie pokazuje, że najważniejszym elementem tej całej układanki jest społeczeństwo, nie technologia, a społeczeństwo. No tak, ma Pan rację. Bo ja nie chcę sobie wyobrazić sytuacji, kiedy u nas jednego dnia wszystkie zarobki wszystkich ludzi są e, jawne. O! No, ale to sobie nie wyobrażajmy. <śmiech> <śmiech> Wracając do telefonów komórkowych, smartfonów, bo jakby to jest rzecz, która, którą ma każdy z nas. Mówił Pan doktor o RODO, Pan profesor też wspominał o innych zabezpieczeniach, ale czy my możemy, bez, czytając te wszystkie umowy w aplikacjach, albo ich nie czytając, czy też to jest tylko kluczem, jak one są chronione, te dane, które są zbierane, dane lokalizacyjne i tak dalej, czy to wszystko redukuje, właśnie reguluje RODO? RODO no akurat w tym zakresie określa dane lokalizacyjne jak dane personalne, więc to mhm. są generalnie, e, traktowane są jak wszystkie dane personalne, czyli nie mogą być e, e, przetwarzane właśnie bez zgody, tylko że tymi zgodami dysponują te firmy, którym, no których obejrzymy. instalujemy? Mhm. Tak. E, natomiast, e, jeśli chodzi o... Ale na poziomie operatorów sieci, jak jest ta nasza prywatność jakby chroniona? A, to m, na początku, bo może też bym chciał jasno rozgraniczyć, czym są dane od operatorów sieci, a czy są dane od smart... z aplikacji smartfonowej, to mhm. są dwa różne źródła danych. Mhm. E, dane z operator... od operatorów telefonii komórkowej, to są dane, które e, gromadzone są zasadniczo... Po prostu, bo posiadamy telefon, więc to nie jest tak, że my coś instalujemy, to jest po prostu przez połączenie się do sieci, jak nie mamy w trybie samolotowym telefonu, to e, operator tę informację gromadzi, to znaczy wie, do której anteny jesteśmy podłączeni mhm. i dlatego... E, no to jest podstawa działania sieci komórkowej. To jest podstawa działania sieci komórkowej, bo dzięki temu e, wiadomo, której anteny nasz telefon ma użyć, żeby wykonać połączenie bądź mhm. przesłać SMS-a. E, I te dane są wykorzystywane przez służby. Czyli te od operatorów telefonii komórkowej, więc służby zwracają się do operatorów telefonii komórkowej. I to jest to jedno źródło danych, a to drugie źródło danych są smartfony i to jest trochę mniej kontrolowany rynek, bym powiedział, bo jest bardzo dużo podmiotów, które na nim działają. Mhm. I tam, tam głównie to są te problemy z tym, że dane są wykorzystywane w taki sposób, których sobie byśmy nie życzyli. Dlatego, że jest dużo małych firm, które próbują te zgromadzić dane, które niekoniecznie im są potrzebne do działania aplikacji. Małych firm, czyli nie jest wszystkiemu winny Facebook i Google, tak? Te duże korporacje, one są znacznie bardziej pilnowane. Przez, przez rządy, przez, czy przez tutaj, chociażby na, na, na tym obszarze, przez Unię Europejską. Więc oni trochę się, powiedzmy, boją, bo już nieraz milionowe czy miliardowe kary dostali za to, że zrobili coś niezgodnie, chociażby mhm. z RODO. Jest tak nadal, że Google chociażby twierdzi, że nie, nie sprzedaje naszych danych i przechowuje, tylko wykorzystuje we własnych aplikacjach. Czasem są to dobre zastosowania, ale właśnie jest to jedno zastosowanie. To jest ten marketing, który tutaj uważam, że jest no, trochę przynajmniej miejscami nieuczciwy, hmm. z, nieuczciwym zastosowaniem, bo Google, e, chociaż nie sprzedaje naszych danych, to profiluje nas. Wszelkie okay. profile sprzedaje. E, sprzedaje, dokładnie rzecz ujmując, coś takiego, co się nazywa e, e, os, o, m, aukcj, akcją, aukcją w czasie rzeczywistym. Czyli kiedy odpalamy jakąś aplikację, stronę internetową, mamy tam taki bloczek, który jest reklamą. I w momencie kiedy my odpalimy tę aplikację, Google wystawia nasz, naszą przestrzeń reklamową w telefonie na aplikacji, którą wyświetliliśmy, na taką aukcję. To, to się odbywa, jest przerażające co pan. Mówi. To się odbywa w ciągu milisekund? Wiem, to się odbywa w ciągu milisekund. Pojawia się na stronie w bazie danych nasz profil i że ma, jest miejsce na reklamę do wyświetlenia nam. I wtedy firmy, które chcą się promować. Aukcji, to jest szybka aukcja, kto najwięcej zapłaci, ten się nam tam wyświetla. Więc to jest sposób, w jaki Google wykazuje ten marketing. Żeby było wiadomo, jakby dlaczego warto do tej osoby wysłać mhm. reklamę lub nie, to no na, na nasz temat wspierane są ileś tam informacji. W tym na przykład lokalizacja. Mhm. No i teraz. Na tym polega właśnie ten geomarketing, że jesteśmy w tym miejscu, no to nam opłaca się wyświetlić akurat reklamę no, jakiegoś centrum handlowego, przy którym jesteśmy. Ale panie profesorze, to jest, zaraz jeszcze wrócimy. A propos tych wyświetlania reklam, bo są różne legendy miejskie, mhm. o które mówią o tym właśnie marketingu, że ktoś rozmawiał, nie oglądał, rozmawiał. Na przykład, lubię grać w skrable, pograłbym w skrable i następnego dnia... To musi, może być każda inna rzecz. Mhm. Y, nagle Google podpowiada mu, czy też wyświetlają mu się te reklamy. Reklamy na przykład skrabli, reklamy jakichś butów, mhm. reklamy czegoś. Czy to jest y, możliwe? Czy, czy, czy te dane zbierane są również z naszego głosu? No, i, jeśli chodzi o literaturę, to ja takich doniesień o, o literaturze nie znalazłem. Mhm. Natomiast... Y, mi się wydaje, że to jest efekt psychologiczny, bo y, innym przykładem dość niedawno, jest, na tym się zastanawiałem zresztą nieraz, szukałem na ten temat informacji i w literaturze w, czy gdziekolwiek gdzie tylko próbowałem zajrzeć nie ma takich informacji, żeby te dane z naszego głosu były zbierane, żebyśmy byli podsłuchiwani więc najpewniej wydaje mi się, że to jest efekt psychologiczny dam przykład myślałem o tym, żeby lokalnej siłowni na moim osiedlu kupić do niej karnet i jechałem tego dnia, czy dzień później jechałem w inne miejsce Polski i przejeżdżając drogą lokalną miejscowości, przy drodze stał billboard dokładnie tej siłowni. Eee, I od razu go zauważyłem. Więc moja pierwsza myśl była: została ta reklama spersonalizowana, tak jak w telefonie. No, ale jak? Eee, no właśnie, musieliby go w nocy wykleić. Eee, więc jest to najpewniej efekt psychologiczny, taki, że ja właśnie zwracam uwagę na taką reklamę, bo się tym w tym momencie interesuję. A to, że wyświetla się na przykład reklama skrabli e, w naszym telefonie, to pewnie bierze się stąd, że wcześniej nasze jakieś wyszukiwania, czyli nasza interakcja z telefonem, zmierzała w kierunku tych gier planszowych, opartych na. I słowa. musimy dać jakąś ścieżkę, tak, tak. i jakąś drogę i ułatwienie, no bo każdy z nas spotkał się z czymś takim, że myśli o czymś, rozmawia. To, że jak zaczynamy wyszukiwać i później przez 10 tak. kolejnych dni mamy to. Natomiast to, to też jest trochę chyba tak, że my nie doceniamy tego, Ile jak bardzo spersonalizowany jest nasz telefon po nawet kilku dniach użytkowania. Jak bardzo. No właśnie, na tyle bardzo, że eksperymenty, które pokazują, że takie same telefony rozdano 10 osobom, to po jednym dniu każdy był inny i do rozróżnienia. Tak więc to każdy trochę w siebie zostawia w tym telefonie, dlatego bardzo łatwo go odróżnić od innych. Trochę siebie zostawiamy no. w telefonie. <laughs> Kończąc, bo temat jest tematem rzeką, co możemy zrobić, by bardziej chronić swoją prywatność? Jakby co jeszcze, jakby panowie mieli takich kilka kroków wskazać, które no, pozwolą nam przynajmniej poczuć się mniej śledzonym, podglądanym? Myślę, że zwiększenie świadomości to jest. Najważniejszy krok, który w tym kierunku możemy zrobić, to znaczy dowiedzieć się, jakie dane są w ogóle na zgromadzone, i faktycznie czytanie tych regulaminów, tych wszystkich aplikacji jest bardzo żmudną drogą do tego i praktycznie niewykonalną, więc możemy próbować ograniczyć liczbę. Aplikacji, z których korzystamy, które nie są nam koniecznie potrzebne. Bo właśnie tak jak mówię, to według mnie te aplikacje tych takie pojedyncze pojawiające się w sklepie, to są te, które gromadzą u nas najwięcej informacji. I tutaj to jest trochę walka Dawida z Goliatem, mamy wielkie korporacje, czy mamy te firmy, które, których za bardzo, no po prostu możemy uniknąć tego nie instalując tych aplikacji i po prostu. W, przehandlowując swoją wygodę e, na koszt tej prywatności. Bo to będzie coś za coś, bo tak jak Pan Profesor powiedział, tak, robimy to z wygody, godzimy się na pewne rzeczy z wygody, więc trochę tej wygody musimy sobie zabrać, tak, żeby e, trochę mniej prywatności sprzedać. Tak, możemy mieć tylko nadzieję, że pojawią się, pojawi się ta dyrektywa i w jakiś sposób jakieś prawa, które nas będą bardziej chronić, ale jedyne, co możemy zrobić, według mnie, to jest faktycznie zrezygnować z części tych wygód, jeśli nie chcemy, żeby te dane były o nas, Gromadzone. Chyba innej drogi nie ma. Natomiast no takim um, myślę, że dobrym zwyczajem jest, no cóż, no, korzystanie tylko z tego dobrodziejstwa wtedy, kiedy jest nam to niezbędne potrzebne. No, możemy się nie zgadzać na instalowanie aplikacji. Oczywiście możemy um, jak Teraz są takie zapisy w umowach telekomunikacyjnych, że ograniczamy zgody marketingowej, tam jest 5 zł mniej, czy tam 10 zł mniej. Nie trzeba się na to zgadzać. Można zapłacić 10 zł więcej. Czyli nikt nam nie broni. Tak? Mhm. Um, jest myślę, że też droga, którą uważam, że powinniśmy choćby przez ten podcast wszyscy starać się zrobić, to znaczy zacząć o tym rozmawiać e, i jako społeczeństwo próbować. Domagać się tego, żeby było wiadomo, co z tymi danymi się dzieje. Mhm. Bo to jest pierwsze, pierwszy element tej układanki, żebyśmy wiedzieli, co się z tym dzieje, i wtedy możemy coś z tym ewentualnie zrobić. Ale tak jak chyba obydwoje się zgadzamy, no nie możemy wylać dziecka z kąpielą i powiedzieć, dobrze, no to teraz telefony służą tylko do dzwonienia. A jak ktoś chce korzystać z internetu, no to przyjdzie do jakiegoś zamkniętego pokoju, anonimowo i tam będzie sobie korzystał z internetu, potem wyjdzie z tego pokoju i nie będzie wiadomo, kto to był. To jest nierealne. Ale tak było. Tak było, ale czy tak kiedykolwiek jeszcze będzie? Tam... No nie. Mam nadzieję, że nie, no bo to nie jest wygodne. <laughs> Bardzo dziękuję panu. Zapraszam na kolejny podcast. Dziękujemy. dziękujemy.